Cześć, ja jestem Bambik, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. A witam Was w pierwszym odcinku z Teleturnieju 1 z 10. Mamy tutaj 10 widzów, którzy właśnie będą walczyć. Odpowiadając na moje trudne bądź łatwe pytania A osoba, która zwycięży dostanie pakiet startowy Mam nadzieję, że każdy zna ten teleturniej 1 z 10 I zna zasady właśnie w tym teleturnieju Jeżeli odcinek się wam spodoba to zostawcie subskrypcję oraz łapeczkę w górę na moim kanale No i co? Wpiszcie kodzik, Jakie tutaj mają wpisać kodzik widzowie? Kodzik myśli Dokładnie tak Taki kącik oczywiście możecie wpisywać, będzie mi mega miło No i co? A my za chwilę zaczynamy z pierwszym pytaniem Jeszcze szybko chciałbym wspomnieć, że jeżeli ktoś lot powie, to będę na początku walił yy, na jednego po jednym hicie No i jak ktoś dostanie trzy hity, to ginie Ale jeżeli zostanie sześć osób, no to wtedy już będę no na hita ich zabijał aż do trzech osób Dobra, więc przejdźmy do przedstawienia w ogóle zawodników, którzy tutaj będą występowali na miejscu Tutaj na stanowisku pierwszym, kto się znajduje? WP Dobrze, na stanowisku drugim Te tu być, pozdrawiam Pawła Na stanowisku o, trzecim Misiasia, ja. witam Na stanowisku czwartym Pokonywacz Na stanowisku piątym Jestem wyskilowany Na stanowisku szóstym Simeku, pozdrawiam i ty Na stanowisku o. siódmym Halo. Na stanowisku ósmym Pabelo, pozdrawiam, ety. Na stanowisku dziewiątym eee, Krzaczuś, bardzo dzień dobry, pozdrawiam u I na stanowisku dziesiątym Dzień dobry, ja jestem Boczek, pozdrawiam Iggy, Adamczyk Dobrze, tutaj wszyscy jak widać są tutaj uczestnicy A my za chwilę zaczynamy z pytaniami Na początku pytanie tutaj właśnie do osoby na stanowisku pierwszym Pierwsze pytanie kiedy został wydany tryb Battle Royale? I 5 sekund na odpowiedź Ym, z, Ale muszę, muszę podać rok? Czy da, datę, datę, datę i rok Ym, Znam tylko rok 3 No to po prostu 20, yb... 20, Dobra 2000, 2006, nie. 2016 Nie Raz obijam bo 2017 26 września yy, Pytanie teraz do stanowiska tutaj drugiego kiedy gra została wydana w formie wczesnego dostępu? 2017? Eee, Dobrze, e, typuj jaką tutaj jaką chcesz wytypować osobę eee, Numer 9 eee. 9? W takim razie numer 9 Teraz coś łatwego Jakie ograniczenie wiekowe jest w Fortnite? Eee, 12 plus. Dobrze, teraz ty typuj jakąś osobę chwileczka. pan numer 5. Dobrze. W takim razie pan numer, z numerem 5, yy, ma pytanie: Kiedy rozpoczął się yy, drugi sezon? A, A... nie wiem. Dobra, to czekaj, muszę cię tutaj obić z tym miejscu. W takim razie dziewiąteczka nadal typujesz kolejną osobę. Szóstkę! Uwaga, więc szóstka ma pytanie: Fortnite, to jaki gatunek gry? Battle Royale yy, Dokładnie to survival Ogólnie, tak, taki gatunek gry yy, Szóstka, teraz szóste pytanie, więc dziewiątka nadal typujesz, kolejna osobę To może... Yy, chwileczka, siódemka Dobra, w takim razie siódemka dostaje pytanie Omega to skin z jakiego sezonu? Yy, z czwartego Dobrze, siódemka, jaką chcesz wytypować osobę? Yy, dziesiątkę Dobrze, w takim razie dziesiątka ma pytanie. Ile trwało stworzenie Fortnite Battle Royale? Z rok? Dokładnie to dwa miesiące, więc dziesiątka muszę się obić. No i nadal, nadal typujesz tutaj. Eee, trójka. Dobra, trójka. No boże, uwaga, uwaga. Jaka była fabuła w czwartym sezonie Fortnite? Eee, kometa. W sensie, że wyleć. Boże, te, te, te kawałki z nieba wyleciały na dół. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra odpowiedź. Dokładnie to meteoryt, ale zaliczam. O, trójka. No właśnie. Nie ma, nie Teraz kogo typujesz, trójka? Trójeczka, kogo typujesz? Eee, ja poproszę pana z numerem 6. Dobra, czyli numer 6 będzie miał pytanie, kiedy zaczął się siódmy sezon w Fortnite? Siódmy sezon zaczął się 2019 roku. Nie, dokładna odpowiedź to jest 22 grudnia 2018 roku, więc szósteczka muszę cię obić. Dobrze, więc nadal typujesz trójka. No to ja poproszę pana z numerem 1. Dobrze. Oj, trafiło się trochę trudne pytanie, ponieważ jak nazywa się zestaw, z którego pochodzi klucznik? Jak? Jak nazywa się zestaw, z którego pochodzi klucznik? Hmm. 500 minut minęło. Y to była nadal, nadal trójka losuje. Piątkę. Piątka. Dobra. Piątka. Ile lam? Ile lam pojawia się w ciągu jednej gry? Trzy. Dobrze. Więc teraz piątka typujesz kolejną osobę. Trójkę Trójkę? Tak. Dobrze. Jaka jest stała cena epickich skinów? 1500 fodolców. Dobrze. Więc trójka, kolejną osobę typujesz? szóstka. Szóstka znowu. No dobrze. W takim razie. W specy... Uwaga, uwaga, szóstka. W specjalnym trybie rękawica nieskończoności w sezonie czwarta, w czwartym była. Co się znajdowało w tym trybie? Była rękawica tanosa. I można było latać i zamieniać się w tanosa. Dobrze. Teraz kogo typujesz? Szósteczka. Dziewiątkę. Dobra, więc. Dziwio... Więc dziewiątka. Uwaga. W trakcie którego sezonu pojawiła się zabójcza Rockmanka? Yy, trzeciego. Dobrze. Dziewiątka. Kogo typujesz? Za karę szóstkę. No mm. dobra. Uwaga, uwaga. Sinek. Czy w grze występuje granat dymny? Nie. Dobrze. Znaczy ja już nie występuje. Tak, tak, dobrze. Wszystko Kogo typujesz? Eee. Yy... Ósemka. Więc o, uwaga, uwaga. Y, ósemka. Ile wszystkich możliwych kolorów posiada królowa lodu? Cztery. Dobrze, a mógłbyś jeszcze wymienić jakie? Czy... Um, no. Złoty, czerwony, srebrny i niebieski. Dobrze. Wow. Ósemka, kolejną osobę wybierasz. Yy, za karę wybieram szósteczkę. Może, może kogoś innego, żeby nie było tak cały czas okay, na zmianę? Ja o... wiem, dwójka. Więc yy, dwójka. Dobra, chyba jeszcze tutaj nie było pytania do dwójki. No i pytanie brzmi tak. Co dostajemy za wygraną w grę yy, w trybie starcie snajperów? Co dostajemy za wygraną w grę w trybie star starcie snajperów? Parosolkę? Dobrze. Yy, to typujesz kolejną osobę. Wydaję jedynkę, bo nie był. Aha. Oj, dobra, jedynka. No więc, ojoj. Na którym, to, to powinno być łatwe, to, moim zdaniem. Na którym stopniu karnetu bojowego znajdował się bananek? Na setnym. Nie, 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 czekaj, czekaj. Nie, o nie, niestety, ale ani to, ani to. Niestety, więc odpada y, WPM Śliwa. Więc y, dwój Kto tutaj przed chwilą typował jedynkę? Ja, no, dwójka. Więc dwójka typujesz następną osobę. Ja typuję czwórkę. Czwórkę, dobra. Więc czwórka, dostaje pytanie, czy można jeszcze zdobyć pumę? Nie, nie można. Dobrze, czwórka. I kogo typujesz? E, numer 5. Dobra, w takim razie numer 5. Dostaje pytanie. Jaka jest stała cena legendarnych skinów? Dwa Dobrze, więc numer 5 teraz wybiera kolejną osobę. Szaczy się. Czyli który numer? Pięć. Dziewięć. Więc dziewiąty numer. Jak nazywa się zestaw, z którego pochodzi Heim? Himę? Tak. Bo to był chiński Trzy, jakiś. 4, 5, po czasie. Um, no le. Y, dobra, w takim razie znów typujesz kolejną osobę. Tutaj. Dziesiątka. Y, jak? Kogo? Dziesięć. Dziesiątka, dobra. Dziesiątka dostaje kolejne pytanie: co to są hitboxy? Te takie głośniki, i które rozwalają budowle innych. Yy, nie. Nie, nie. Hitboxy to niewidoczne strefy wokół naszej postaci. No, które właśnie reagują na uderzenia inaczej. To są hitboxy. Dobrze, no to więc nadal tutaj typuj kolejną osobę. Przepraszam. nie mam wtórki. Ja nie mam wtórki. Dobrze, nie szkodzi. Nadal typuj kolejną osobę. Dobrze. Proszę panią z numerem 6. Dobra, w takim razie numer 6. uwaga. Yy, ile wszystkich stylów posiada Paluch Rybny? Paluch Rybny posiada cztery style. Niestety, ale Paluch Rybny posiada trzy style. Simek, no, no i Simek Nie, 4, cztery? Ty, trzy style. Jeszcze, nie, cztery, bo jeszcze z World Cup'a. Cztery? Ja dostałem cztery. informację, że trzy style posiada. Cztery. Jóż? Nie, to jest pirocka. Ja. No ryba, 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 ryba ryba dobrze, to jest dobra. Mała przerwa techniczna, widzimy się po przerwie. W przerwach technicznych zdecydowaliśmy, że jednak są cztery style, więc Simek tutaj nadal zostaje. I Simek, kogo typujesz? Yem, trójkę. Trójkę? Dobra, w takim razie trójka dostaje takie to pytanko. Co zdarzyło się pod koniec trzeciego sezonu i zapoczątkowało czwarty? No to jak e, mówiłem. E, szybko, szybko. E, walnęły komety. Znaczy, no dobrze, 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 tak jakby. E, trójka, ko, no kogo typujesz? E, typuję... numer dwa. E, dobra. Więc dwójka tutaj dostaje pytanko. Na którym stopniu w karnecie bojowym znajdowała się grzechotnica? Uf, uf. E, 30. Nie. Dwudziestym trzecim, dwójka. Też tak myślałam. Dobrze, więc nadal typujesz tutaj, y, trójka. E, dziesiątka. Dziesiątka, dobra. Y, dziesiątka, no. dziesiątka, nie chowa się. No i teraz tak, pytanie y, Czy można jeszcze zdobyć śmietankowca? Tak. Dobrze. Dziesiątka, kogo typujesz? Typuję. Dziewiątka. Dobra, dziewiątka, tutaj już widać bez numerku, bo to się stało. Jak, ja, jak nazywa ja. się zestaw, z którego pochodzi DJ? Jak mu tam? Impreza? Nie, dwa talerze. Dobra, więc dziesiątka nadal typujesz. No to poproszę numerek, znaczy niech odpowiada numer 6. Dobra, ojoj, oj, oj, simek. No ja. Z którego sezonu pochodzi słoneczny ratownik? Yy, pierwszego sezonu, po drugiego. Po, po czasie. A i tak, i tak pochodzi z piątego sezonu, więc tak czy jak źle. Zostało tutaj raz, dwa, Do trzy, widzenia. cztery. Pięć, sześć, raz, dwa, no. trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem zawodników. Tutaj odpadł Simek. Więc teraz jak Simek odpadł, to dziesiątka nadal typuje kolejną osobę. To poproszę czwóreczkę. Czwóreczka, o dobra. Więc czwóreczka, yy, na którym stopniu karnetu bojowego znajduje się psianka? Która to była? Psianka nie jest z karnetu bojowego. Psianka jest z karnetu bojowego. I niestety już po czasie. Yy, znajduje się na 86 stopniu. Yy, dobra, więc dziesiątka nadal typujesz. No to... Trójka. Trójka, trójka, trójka. Dobra, trójka. Y, pytanie: Czy można jeszcze zdobyć galaktykę tego skina? Nie, już nie można. Dobrze. Trójka, kogo typujesz? E, po, poproszę siódemkę. Dobra, siódemka. Pytanie: Jak nazywa się zestaw, z którego pochodzi młot? Nie wiem. Dobra, więc nadal trójka: kogo typujesz? E, Dziewiątkę. Yy, dobra, dziewiątka, dziewiątka, dziewiątka. Gdy yy, nam nie Dobra, dziewiątka. W którym sezonie po raz pierwszy pojawiła się migotka? Migotka to w dziewiątym. Siódmym. I niestety, ale już eee. przegrał. A teraz kolejne pytanie. Trójka, nadal chyba. Losu, nadal ten typujesz. E, tak. Ja poproszę ósemka ósemka czekaj Ojej. raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem jeszcze jedna osoba odpadnie i teraz jeżeli ktoś zginie jak już będzie sześć osób to będzie no, niestety na hita brany więc ósemkę poprosiłeś więc dobrze w takim razie ile możliwych kolorów strojów posiada wega Vega? posiada trzy dobrze ósemka teraz ty kogoś typujesz w sumie nie wiem, mógłbym wytypować. Yy, mogę zobaczyć? Yy, yy, siódemka. Dobra. Siódemka, czyli tutaj widzę, że Olunia. Uwaga. Yy, na którym stopniu z karnetu bojowego znajdował się zmierzch bogów? Pięćdziesiątym? No ni niestety, ale setny. Więc nadal ósemka typuje kolejną osobę. A ja tak. e, poproszę dwójkę. Dobra, dwójka. Dwójka, uwaga. Pytanie do Ciebie. Jak to się właśnie zestaw? Z którego pochodzi Zoe? Cukierki? łakocie i po czasie. Czyli ósemka nadal typuje. O, ósemka tutaj niszczy niektóre osoby. Więc... Ja? Tak, tak. O... Przepraszam, może... Kto tam stoi za drzwiami? Gdzie? Tam. Nieważne, nieważne, nieważne. Typuj banan. kolejną osobę. E... Piątka. Piątka. Dobra, piątka, więc pytanie do Ciebie. O, w którym sezonie pojawił się Śliski Syren? Śliski Syren pojawił się w trzecim sezonie. Śliski Syren pojawił się w czwartym sezonie. Więc niestety... Ej, ej. Dobrze, więc ósemka nadal typuje kolejne osoby. Hmm, kogo by tu wybrać? Trójka. Trójka. Jaki jest najbardziej bananowy kot w sklepie? Kot e, Bambik podłoga, graba. Nie. Oh, nie. Nie. nie, 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 ale błąd! Nie. Niestety, niestety, ale mały błąd. Mój Boże, to jest myślnik. <laughs> więc ósemka o nie. Przepraszam, że tak myślę. Ósemka, kogo typujesz? Ty, Ósem... przyjacielu Dobra, ósemka typuje Ósemka typuje dziesiątkę Uwaga, więc pytanie do ciebie Ile stylów ma pomidorek? Pomidorek ma stylów Jeden chyba. Dwa z tyle. Oj. oj... Oj, I uwaga! W takim razie zostało 6 osób. Zostało 6 osób właśnie na scenie. Jeden z 10. I teraz osoba, która źle odpowie, będzie musiała być zabijana no, na hita. Więc zaczynamy kolejną rundę. Teraz tym razem trudniejszą. No i pytanie w takim razie do... Kto ostatnio odpowiadał? Dziesiątka, czyli ósemka nadal typuje. Więc ósemka... Um, Kogo ósemka typujesz? Ko Czwórka. Czwórka. No dobrze, no dobrze. Yy, na którym stopniu karnetu bojowego znajdowała się piżamka. 87. Dobrze. Czwórka, kogo typujesz? E, typuję trójkę. Dobra, trójka. Pytanie takie. W trakcie którego sezonu pojawiła się mistrzyni Maki. E, mistrzyni Maki pojawiła się w sezonie szóstym. Dobrze. Trójka, kogo typujesz? E, typuję szóstka. Nie, siódemka no. Dobra, siódemka, uwaga. Ile stylów posiada śnieżynka? E, dwa? Dobrze, kogo typujesz? E, dwójkę. Dwójkę, dobra. Hmm. Więc uwaga. E, na którym stopniu karnetu bojowego znajdował się Trog? Yy, powtórz, bo nie słyszałam. Na którym stopniu karnetu bojowego znajdował się Trog? Yy, serio przecież... Trog. Yy, nie wiem, poddaj się. Dobra, więc i ale to już jest ten moment, kiedy na hita zabijam, bo zostało 6 osób. Więc yy, kto tutaj typował ostatni? A który był no, to poziom? Olunia. To no, Olunia. No, Olunia, dobra. Więc typuj kolejną osobę. Furkę. A jeszcze dla tych, którzy chcieli wiedzieć, to był to 71 poziom. Dobra, czwórka. Yy, czy, bana czy bananek jest masny? Oczywiście, że jest masny. Dobrze, yy, więc kolejną osobę typuj. Yy, niech będzie ósemka. ósemka. Dobra, jak nazywa się zestaw, z którego pochodzi bombowy rok? Słucham? Bombowy, bombowy Mrok, Z jakiego zestawu pochodzi? Poczekaj. Dwa, trzy. Wiem. wiem. Dobra podaje się. Po na legendy. Niestety pochodzi z gromy i błyskawice. Takie oto to jest zestaw. No i teraz w takim razie trójka. Nie, czwórka, czwórka, typujesz kolejną osobę. E, tak, to niech będzie szóstka. Nie, piątka, piątka. Piątka? Nie ma. Dobrze, piąteczka, więc... Pytanie do ciebie. Ile wszystkich etapów łącznie z bazą posiada myściciel? Apa. Oho! Ile? No. Czas minął! Ale nie, nie, nie wiedziałem kto, wiedziałem kto. Wiedział kto. kto. Myściciel. A myściciel. A yy. yy. Dwie. Nie. Niestety nie, ale tak, tak. dokładnie pięć. Więc proszę tutaj do mnie. Dobrze. Więc zostały raz, dwa, trzy. Zostały trzy osoby. Więc szykuje się tutaj wielki finał. Najlepszy kod w sklepie Bambik myślnik, Graba. Zostały trzy osoby, czyli ostateczny finał o pakiet startowy. I teraz nie będzie takie coś, że będę zabijał, tylko pierwsza osoba, która zyska po prostu trzy poprawne odpowiedzi, wygrywa. Więc zaczynamy w takim razie od tutaj jedyneczki. Jesteś gotowy? Tak, tak. Dobra, więc. Pytanie, na którym stopniu... Uwaga, jeszcze chciałem wam powiedzieć, że można siebie typować. Mo teraz w tym finale można siebie typować, więc jeżeli ktoś Macie, chce ryzykować, to można siebie typować, no ale jeżeli ktoś to zawsze zawsze źle odpowie, no to wiecie, co się może stać. Dobra, więc w takim razie zadaję pytanie tutaj stanowisku pierwszemu. Więc, w którym stopniu karnetu bojowego znajdowała się bajka? E, bajka się znajdowała... W stopniu 24. Niestety, ale nie Dobra Jeżeli zoszmy, nikt z was nie będzie miał trzech pytań To po prostu wygrywa osoba, na której najwięcej odpowiedziała Kogo ty, w takim A w którym? razie A w którym była? 47 Dobra, dwójka można, Czy można jeszcze zdobyć czarnego rycerza? Nie, nie można Dobrze Kogo typujesz? Trójkę więc typujesz trójkę, tak? Tak. Dobra, więc trójka, uwaga. Pytanie do ciebie. Jak nazywa się zestaw, z którego pochodzi władca z Gliszcz? Nie wiem, nie znam się na zestawach. Zniszczenie i z Więc nadal dwójka. Możesz albo siebie typować, albo kogoś też typować. E, jedynka. Więc w takim razie, dobra, jedynka. W którym sezonie pojawiła się dzielna? Tak jest. E, dzielna... Się pojawiła w sezonie 8. W czwartym sezonie niestety się pojawiła, więc dwójka, kogo chcesz typować? E... Morst... A jak teraz byś mnie zabił, jakbym się nie odpowiedział, to Nie teraz, bym ginął? Nie, nie, nie. Tylko kto, ma naj... kto będzie miał najwięcej punktów? Nie będę zabierał. E... Aha, to trójka. Dobra, trójka. E... W... w którym stopniu karnetu bojowego znajduje się kogut? Bardzo nie łatwe. Jest? Kogut, kogut. 20? Nie, pierwszym. To jest na sam początek się koguta dostaje. Więc dwójka. Możesz siebie też wytypować, jeżeli chcesz mieć e To teraz na siebie. Dobrze. Czy można jeszcze zdobyć elitarną agentkę? Nie, nie można. Dobrze, masz już dwa punkty. I kogo typujesz? E jeszcze raz na siebie. Dobra. No i pytanie, jak nazywa się zestaw, z którego pochodzi komando Tricatops? Eee dinokwartia. Dobrze! W takim razie tutaj masz trzy punkty, jeszcze dogramy do końca, ale już tutaj zwycięsa oh. Zwycięzca, zwycięzca. Jak, jaki masz nick? To. Pokonywacz. Czyli pokonywacz wygrał. Pokonywacz zdobył trzy punkty, jako pierwszy z was i odpowiedział na prawie wszystkie pytania. Więc tutaj gratulacje dla pokonywacza. Wszyscy, oh, którzy są dziękuję. tam za kulisami, mogą tutaj przyjść i potańczyć, tak o. Ale jeszcze, dobra, w takim razie jeszcze zrobimy walkę o drugie i trzecie miejsce. Więc Olunia i tutaj. I tutaj kto tutaj jeszcze? Jest? I Misiasia mają obaj 0 punktów, więc jeszcze zadam pytanie. Dobra, najpierw do Misiasi: Jak nazywa się zestaw, z którego pochodzi Komandro? A nie, to już było. W którym sezonie pojawił się pustogłowy? E, pojawił się w sezonie 9. W szóstym sezonie, niestety. Więc teraz e, Olunia: Olu 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 Ile stylów wyświetlacza hełmu posiada przybysz? E, dwa. Cztery, więc jeszcze pytanie ostatnie do Misiasi. Jaki jest najlepszy bananowy skin? Banan. Dobrze, więc mi ja, Misiasia otrzymuje drugie miejsce, więc proszę zamienić się tutaj miejscami, tak jak powinno być. Tak, tak to wygląda. Tutaj wygrywa pokonywacz. Drugie miejsce Misiasia, a trzecie miejsce Olunia na aż 10 osób, więc tutaj najlepsza trójka. Możecie sobie zobaczyć. Ale jeżeli chcecie więcej odcinków z 1 z 10, to wiecie co robić. Napiszcie komentarz, czy wam się podobało. Zostawcie opeczkę w grę, subskrypcję. A ja się z wami żegnam i cześć!